15 sierpnia po południu niektórzy mieszkańcy Wielunia wzięli udział w patriotyczno-religijnych uroczystościach przy źródełku objawienia w lesie w pobliżu wsi Kałuża. I tutaj nie zabrakło wieluńskiego starosty oraz innych przedstawicieli władz. Uroczystość miała wspaniałą oprawę dzięki udziałowi strażaków ochotników z okolicznych miejscowości oraz gospodyń wiejskich, które wystąpiły w tradycyjnych ludowych strojach. My idziemy do swej pani, my jesteśmy i poddani, my idziemy do królowej oddać cześć. My wielczymi Matki Boskiej, naszej pani Częstochowskiej, my jej broni zanosimy naszą pieśń. My idziemy do swej pani i polami i lasami, dla nas drzewa szumią i zaśpiewa ptak. I czy leśna nam smaga oczy i czy słońce z nami kroczy, my idziemy i śpiewamy do niej tak. Matko Częstochowska, ratuj nas potrzebie, może ostatni raz idziemy do ciebie. Matko Częstochowska, ratuj nas potrzebie, może ostatni raz idziemy do ciebie. Polski byś królową, naszym celem Częstochowa, z tej drogi nie zawróci nas już nikt. Gdy o wiarę wciąż trwa bitwa, naszą bronią jest modlitwa, my idziemy i prosimy ciebie dziś. Kiedy Polska jest w potrzebie, naród modli się do ciebie, tylko serce matki zniesie każdy cios. My padamy na kolana, ratuj matko ukochana, weź Maryjo w swoje ręce polski los. Matko Częstochowska, ratuj nas potrzebie, może ostatni raz idziemy do ciebie. Matko Częstochowska, ratuj nas potrzebie, może ostatni raz idziemy do ciebie. Idziemy twoje dziadki do swej ukochanej matki, przed obliczem twoim padniemy na twarz. My rodzina twa ludowa, drogowskazem Częstochowa, niebinocą czuwa tu Paulinów straż. Chroń Maryjo wszystkie dzieła, aby Polska nie zginęła, chroń Maryjo wszechmogąca cały świat. My rzucamy dziś na szaniec swe modlitwy i różaniec, Matko Boska Częstochowska, pomóż nam. Matko Częstochowska, ratuj nas potrzebie, może ostatni raz idziemy do ciebie. Matko Częstochowska, ratuj nas potrzebie, może ostatni raz idziemy do ciebie. Mszę w Leśnej Katedrze celebrował biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ksiądz Andrzej Przybylski. W pięknych słowach nawiązał on do roli Kościoła i wiary w umacnianiu tożsamości narodowej Polaków. Choć postawił nasz naród Pan Bóg między takimi dwoma kamieniami młyńskimi, które cały czas próbują zetrzeć ten naród, ale dopóki on jest silny wiarą, nie potrafią tego zrobić. Pamiętacie między innymi słowa ojca Kordeckiego, zapisane w potopie Henryka Sienkiewicza, kiedy Szwedzi zalali już całą ojczyznę. Potop szwedzki mordował i palił wioski. I kiedy Szwedzi stanęli pod Jasną Górą, ojciec Kordecki zwrócił się do ludu, do Paulinów, do możnowładców, do inteligencji, do polskich chłopów i mówił do nich ojciec Kordecki, obrońca Jasnej Góry, szydzi z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, pytając nas cynicznie, co nam z dawnych cnót zostało, co nam Polakom z dawnych cnót zostało. A ja odpowiadam, mówi ojciec Kordecki, wszystkie zginęły, wszystkie cnoty zginęły. Polacy zgubili i gubią cnoty, jednak coś jeszcze w nich zostało. Coś zostało.
pozostała jeszcze resztka wiary i cześć dla Najświętszej Maryi Panny, na którym to fundamencie resztę odbudować będzie można, choćby nam wszystkie cnoty rozwalili, choćby nas grzech zalewał z jednej i z drugiej strony, to jak jeszcze zostanie wiara i Najświętsza Panienka, to odbudujemy Polskę, jej siłę, jej zgodę, jej moralność. Według legendy 150 lat temu w lesie w pobliżu Dziecznik jedna z mieszkanek dostrzegła w konarach sosny wizerunek Matki Boskiej. Cud nie został uznany przez władze kościelne, ale wierni i tak zaczęli pielgrzymować do Leśnej Doliny. Obok górki, na której rosła niegdyś sosna, bije cudowne źródełko, którego woda uważana jest za niezawodne lekarstwo na chore oczy i inne dolegliwości. W miejscu tym chętnie modlą się też ludzie dotknięci nałogami i chcący uwolnić się od uzależnień.